Tematem dzisiejszego live'a jest pejzaż zimowy. I tak jak napisałem w opisie, chciałem Wam pokazać, szczególnie jest to informacja może ważna, mam nadzieję, że ważna dla osób, które zaczynają malować, które gdzieś poszukują kolorów, które chciałyby dopasować do swojej akwareli. Ja wykorzystuję bardzo... Słychać mnie? Słychać, tak? Widzę, że się wszyscy jeszcze włączą. Do tego celu, zanim zaczniemy malować, do tego celu wykorzystuję zwykły program, czyli Paint, i próbuję sobie, jak sobie zobaczycie teraz tutaj na moim laptopie, próbuję sobie podpatrzeć te kolory, które wydają, mogą mi się wydawać zupełnie inne, a zupełnie inaczej wyglądają na obrazku. Chodzi o to, że jak zestawimy na przykład kolor niebieski z brązowym, że kolor brązowy jest na przykład w otoczeniu koloru niebieskiego, to często on się nam robi niebieski. Znaczy ten kolor niebieski jakby zakłóca nam ten brązowy kolor. I warto sobie, jeżeli ktoś nie potrafi jeszcze tak rozróżniać tych kolorów, bo często na przykład do malowania zimy wprowadzamy różne fiolety, różne róże, które oczywiście mają też swój urok, ale jeżeli chcemy odzorowywać te kolory, które są na zdjęciu, warto sobie taki mały trik zrobić. Tutaj w tej funkcji Paint mamy coś takiego jak selektor kolorów, czyli tak zwana pipetka, i mogę sobie na przykład wziąć i tutaj kliknąć na przykład na kolor, tutaj tego kolor nieba, tam gdzie mamy podświetlone, a następnie z boku sobie tutaj z boku sobie maluję ten kolor. Czyli zobaczcie, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że widać, czyli ten kolor tutaj mniej więcej, może troszeczkę to zmniejszę, o, tak. Jest to kolor lekko taki żółtawy, chodzi tu trochę pomarańczu. Tak, wszyscy jeszcze się witają, również jeszcze raz wszystkich witam osób, które się teraz połączyły. Jest mi bardzo miło, że będę mógł z Państwem chwilkę posiedzieć przez te 2 godzinki i pomalować. Czyli takim sposobem możemy sobie bardzo łatwo popatrzeć, jakie kolory, jaki kolor na przykład tego nieba tutaj jest, tak? Tutaj kolor tego nieba. Kolor na przykład tego śniegu tutaj na dole jest taki. Kolor na przykład domku tutaj w środku, no jest ciemniejszy, tak? Kolor tutaj naszych drzewek jest, zobaczcie, taki brązowy. Kolor tego dachu jest taki. I może jeszcze zróbmy sobie kolor tej części tutaj śniegu odbijającego. Zestawię to tutaj z niebem. Zobaczcie, że niebo jest... Tak, oczywiście, przepraszam. To jest mój współpracownik, który będzie nam przeszkadzał, więc muszę go na chwilkę stąd wziąć. Tutaj zostawię to poniżej. Zobaczcie, że można sobie właśnie w ten sposób zobaczyć te kolory. Tak, kod. I tutaj czytam też jednocześnie komentarze. Kod mi bardzo często pomaga i będzie wskakiwał i pewnie będzie nam przeszkadzał. Ale zobaczcie, że w ten sposób, tutaj w ten sposób można sobie bardzo łatwo dobrać odpowiednie kolory, bo często mamy z tym problem. Szczególnie właśnie przy malowaniu obrazku, gdzie mamy duże kontrasty, często nam się wydaje właśnie, że ten kolor jest troszeczkę inny niż w rzeczywistości. Dobra, czyli możemy sobie spokojnie takiego Painta wykorzystać. I...
O, dobra. Ja już się tylko przestawię sobie laptop już do malowania. I zaczniemy. Tak, patrzę tylko, czy jestem tutaj widoczny. Jestem widoczny. Jeśli chodzi o pędzle, bo widziałem, że tam prawie połowa osób to są osoby, które zaczynają dopiero. Druga połowa osób, które już malują. Więc tak szybciutko, jakie wykorzystuję media do malowania. Już Wam pokażę. Już. Jedną małą sekundkę, ponieważ nie mogę jednej rzeczy znaleźć. Dobrze, wszystko się już znalazło. Tylko to wyrównam i możemy zaczynać. Pędzle, jeden taki szerszy pędzel do malowania większych powierzchni. Cieńszy pędzel do malowania jakichś tam większych szczegółów. Pędzle, myślę, że takie jak to lubi, oczywiście najlepsze są takie z włosia naturalnego, wtedy one najlepiej tę wodę chwytają. No i tutaj dużo osób, też parę osób się pytało o coś takiego. Jest to taka rzecz, która używana jest do modelowania gliny, jak ktoś na przykład bawi się ceramiką. Jest to silikonowy taki pędzelek, to jest taki cudzysłowie pędzelek, i dzięki temu można bardzo łatwo nakładać płyn maskujący. Jak wiecie, pędzelki lubią się niszczyć, jeśli chodzi o płyn maskujący, natomiast to jest bardzo fajne, bo końcóweczka tu jest cieniuteńka. No i nie zniszczy mi się tutaj, tak? Nie będę musiał niszczyć pędzelka, czy mogę grubsza rzecz, czy cieńsza robić tym przyrządem. Płyn maskujący, jaki będziemy używać, to jest płyn, ja akurat używam tego Winsora, dlatego że no, jest to dosyć fajny płyn maskujący, który nie niszczy nam powierzchni kartki. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi tą kartkę zniszczył, więc polecam ten płyn, spokojnie go mogę polecić. No i cóż, farby ja akurat używam Romana Schmala i polecam też kolor taki akurat, jeśli chodzi o farby w guziczkach, to akurat tu polecam taki kolor. To jest akurat ultramaryna francuska z tuby. Bardzo fajny kolor z szynkę, ponieważ ma takie właściwości granulujące. I często go właśnie dodaję do, mieszam go z różnymi kolorami. Bardzo fajny efekt uzyskuję, także z takich farb dodatkowych, no to tą ewentualnie jeszcze używam. Mając już szkic,
Ja będę co jakiś czas pytał, czy dobrze mnie słychać. Tu widzę, że się dyskusja toczy na... Tak, bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to z powodu dużej ilości osób, które piszą komentarze, to nie będę w stanie w czasie odpowiedzieć na te pytania, chyba że uda mi się gdzieś zauważyć jakieś ciekawe pytanie. Postaram się na te pytania odpowiedzieć po live'ie w komentarzach, także tutaj z tym nie będzie problemu. Tak jak powiedziałem, szkic chciałem, żebyśmy już mieli gotowy. No to zaczynamy od początku wszystko, jak to powinno, czy jak to wygląda. Pamiętajcie, że to jest mój warsztat, mój sposób malowania, każdy ma swój, więc to jest tylko taka podpowiedź. Dobrze, no to spróbujmy sobie... Spróbujmy sobie tutaj przymocować naszą kartkę do... Tylko sobie tutaj włączę tak obrazek. Przymocujmy sobie kartkę do jakiejś płyty. Ja używam takiej taniej taśmy. Można niebieskie kupić taśmy, lepsze lub gorsze, oczywiście wszystko chodzi o cenę, ale wyczaiłem coś takiego, że jeżeli nawet macie słabej jakości taśmy, która Wam się odkleja od kartki, można zastosować taki mech, zaraz Wam go pokażę, gdzie można właśnie troszeczkę polepszyć przyczepność tej taśmy do kartki. Ja wykorzystuję po prostu linijkę i linijką tutaj przy brzegu dociskam, tak? Dociskam bardzo mocno tą taśmę do kartki i powiem szczerze, że jeszcze mi się nie zdarzyło, nawet jak mocno namoczę, żeby mi się to odkleiło. Czyli po prostu wcieram to delikatnie, żeby nie uszkodzić kartki, oczywiście tej powierzchni, którą będziemy malować, tak? Więc najpierw sobie to tutaj przymocujemy do kartki. No na live'ie trzeba dużo mówić. W przypadku malowania każdy z nas ma różne style malowania, czasami siedzę i przez 3 godziny nic nie gadam, więc będzie mi ciężko jednocześnie malować i mówić. Będę się bardzo, bardzo starał. Jeżeli będziecie mieć zbyt duże przerwy, wybaczcie, tak po prostu maluję. Teraz dokończymy jeszcze jedną stronę. Mam nadzieję, że macie już obrazek przygotowany. Macie już obrazek przygotowany i będziemy mogli zacząć malować. Ale zanim zaczniemy malować, to jeszcze musimy się zastanowić nad naszym obrazkiem, to znaczy jak on jest zaprojektowany. Jak zaprojektować sobie tą akwarelę, tak? Sobie tutaj to powiększę. Mam nadzieję, że teraz to tutaj lepiej widać. Popatrzcie. Akwareli wiadomo, że staramy się tak działać, żeby nam kolor za bardzo nie wyschnęła, tak powiedzmy, ta kartka, gdzie malujemy, żeby fajnie nam się te kolory mieszały ze sobą. I możemy zrobić w ten sposób, że w pierwszej kolejności namalujemy niebo, ponieważ no, niebo jest tutaj płaskie, idealnie, nie będziemy za dużo tutaj kombinować, jeśli chodzi o niebo, więc w pierwszej kolejności namalujemy niebo. Tutaj mamy tą jasną plamę ze zachodzącego słońca i to światło, które pada nam na budynki i daje nam takie piękne cienie tutaj na śniegu.
Dodatkowo fajny ten dym, który wydostaje się z komina, jest też takiej barwy żółtawej. Właśnie jest to związane z tym padającym światłem. Czyli w pierwszej kolejności namalujmy sobie niebo, czyli od niebieskiego do żółtego tutaj. I ta część tutaj tego daszku jest w kolorze tutaj nieba, może być ciut ciemniejsza, tak? Tutaj mamy też jasne błyski, tutaj mamy też jasne błyski, tu mamy jasne. I te właśnie fragmenty, które mają pozostać niezamalowane, do tego użyjemy tutaj płynu maskującego. Dlaczego używamy płynu maskującego? Przynajmniej dlaczego ja używam? Dlatego, żeby nie bawić się tutaj w... No, nie przejmować się, że wyjadę za bardzo na tą część tutaj, która ma być biała, tak? Tylko żeby się swobodnie sobie tutaj malować tutaj te drzewka. A na samym końcu oczywiście zdejmę płyn maskujący i zostanie mi tutaj ta przestrzeń niezamalowana. Więc pierwsze co robimy, to malujemy niebo, tam jasną część, tutaj zamalujemy sobie to wszystko na taki lekko żółtawy kolor. Następnie namalujemy sobie tutaj, zaznaczymy sobie te fragmenty, które mają pozostać niezamalowane płynem maskującym. No i zaczniemy malowanie dalszej części, potem będą drzewa malowane, te ciemne części pod domem, ponieważ to wszystko będzie mieć zamalowane płynem maskującym, a na samym końcu zajmiemy się dołem, czyli tą częścią, która jest pod domkami, bo jak widzicie, tutaj możemy sobie znaleźć taką linię oddzielającą nam te dwie części akwareli, tak? Tą ciemną niebieską, tu potem mamy jaśniejszy żółty. Dzięki temu mogę sobie po prostu malować tylko tą główną część akwareli, a dolną oczywiście mogę sobie później malować. No i na samym końcu namalujemy oczywiście tutaj te liście wystające, czy też te wysuszone części kwiatów. Dobrze, myślę, że możemy zacząć. Ja sobie przedstawię tutaj już komputer. Jeśli chodzi o akwarelę, no można sobie delikatnie ją podłożyć coś pod akwarelę, tak żeby najlepiej, gdyby ona była pochylona pod kątem 30-40 stopni. Wtedy łatwiej nam się kolory mieszają, ale jak sami widzieliście, tą akwarelę, które ja maluję, maluję je no, dosyć realistycznie, znaczy staram się malować realistycznie, więc mam troszeczkę mniej czasu na taką typową akwarelę, która oczywiście sprawia dużo przyjemności i frajdy, no ale tutaj muszę mieć większą kontrolę nad tą akwarelą, dlatego też tej wody, której będziemy używać, będzie troszeczkę mniej. Widać, dobra. Ok, widać. Dobrze. Jeśli chodzi o paletę, no to wiadomo, można używać różnych. Polecam zwykły talerz, też jest fajny. Mnie udało się tutaj, moja żona zrobiła mi taką paletę fajną, gdzie mam takie miejsca, do których mogę sobie nałożyć farbę, no i mam tą część, gdzie mogę sobie je mieszać, także jak ktoś ma gdzieś kogoś, kto robi ceramikę, to można poprosić o taką paletę. Bardzo fajnie się sprawdza właśnie w malowaniu akwarelą. Dobrze. Czasami jeszcze, ja mam jeszcze, można jeszcze wykorzystać duży pędzel do malowania dużych powierzchni. To już jak to woli. Wezmę sobie tutaj ten pędzelek taki, sameczkę z Restorhausu. No i zaczynamy. Dobra, czyli zanim, mam nadzieję, że te wszyscy mają dostęp przy sobie suszarki do włosów, bo jak namalujemy niebo, to musimy sobie trochę to podsuszyć, potem nałożymy płyn maskujący. Czyli od czego zaczynamy? Zaczynamy od malowania, tak jak powiedziałem, nieba. Nie przyjmujemy się tutaj malowania, że nam zamalujemy sobie te fragmenty tych drzewek, bo pamiętajcie, że w akwareli te ciemniejsze kolory zawsze możemy nakładać na te jaśniejsze, więc tutaj
nie będziemy mieć z tym żadnego problemu. Zatem moczymy sobie tutaj niebo. Moczymy sobie tutaj niebo. Więc mniej więcej do tego płotku tutaj. W tym miejscu mamy śnieg, który leży na płocie i on już jest, nie jest żółty, więc będzie taki no, ciemniejszy, ponieważ tutaj pada cień od słońca, więc domalowujemy sobie, moczymy sobie kratkę do tego płotu. No i tak jak powiedziałem, zamalujemy sobie tutaj ten fragment naszego domu, ten dach też, dlatego że on będzie właśnie koloru takiego podobnego do koloru nieba. Tak samo tutaj możemy sobie też zamalować te fragmenty. Dobrze. No i moczymy sobie tutaj naszą kartkę wodą. Jeśli chodzi o kolory, no to będę starał się, nie wiem, mówić, jakimi kolorami się posługuję. Jeszcze raz mówię, że maluję akurat akwariusami, więc jeżeli komuś to będzie potrzebne, numerki tych kolorów, no to postaram się w miarę możliwości mówić, jakie kolory mieszam ze sobą. Niebo, to tak, do nieba oczywiście użyję sobie troszeczkę ultramaryny. Sobie trochę dołożymy tej ultramaryny jeszcze na paletę. Ultramaryna francuska. Jak sobie zobaczycie na nasz obrazek, ona jest pomieszana z takim kolorem nieba, takim błękitniejszym. Może weźmy kolor tutaj 103, błękit stalowy. Weźmy sobie, pomieszamy to właśnie ultramarynę z błękitem stalowym. Ja sobie przy takich dużych powierzchniach, jeżeli używamy kostek, no to musimy sobie najpierw ten kolor tutaj zrobić, tak? Tego koloru musimy sobie tutaj zrobić więcej, żeby nam to przejście było, wyszło fajne. Czyli mamy tutaj kolor niebieski, jaki będziemy używać. No i jeszcze musimy, jeszcze oczywiście niezastąpiony jest ręcznik papierowy. No i jeszcze musimy sobie tutaj zrobić kolor ten żółty. Taki trochę brudny wyszedł, także muszę sobie wyczyścić. Ja akurat tu pomieszałem kolor, zaraz wam powiem jaki, 310 i troszeczkę dodałem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 111 szmala. No, czyli mam te dwa kolory, no i teraz będę sobie tutaj starał się zacząć od tego nieba. No to zaczynamy sobie tutaj od koloru niebieskiego. Spokojnie mogę sobie zamalować te fragmenty, gdzie będę miał są zaznaczone, naszkicowane nasze drzewa. Nic się nie stanie. Mniej więcej dotąd tutaj jest ten kolor niebieski. Więc sobie tutaj możemy to w ten sposób namalować. Mogę
skóra jest troszeczkę bardziej ciemniejsza, więc oczywiście możemy używać większego pędzla, jak kto woli. Ja się nauczyłem taki mniejszy malować, ale tutaj tak naprawdę jest dowolny. Dowolność. No i teraz czyścimy sobie pędzel. No i malujemy sobie tutaj ten fragment, który jest od naszego słoneczka. On jest taki żółtawy. Pamiętajmy, żeby tutaj nie najechać sobie na ten, na to nasze tutaj, ten fragment tego. No i za chwilkę, jak dojdziemy tutaj tymi kolorami, to tym żółtym kolorem do góry, to one za chwilkę nam zaczną się fajnie mieszać. Z niwem jest tak, no fajnie jest, jak jest malowane jednolite, już tam potem nie kombinujemy z tym niebem za dużo. Tutaj jeszcze sobie demalujemy ten fragment tutaj. Tego dachu, tak. Tego dachu sobie tutaj domalujemy. Tak. Tutaj jeszcze u góry mamy chmurki. Chmurki, oczywiście sposoby malowania chmurek są różne. Tak, jeszcze mamy jeszcze farbę niewyschniętą. Biorę sobie tutaj ręcznik papierowy i gdzieś tam te chmurki można właśnie poprzez suszenie tej farby możemy sobie te chmurki gdzieś tam zrobić. Załóżmy, że niech będą tak. Pamiętajmy, że pod chmurkami musi być troszeczkę ciemniej. Bardzo fajny kolor, który mogę polecić, to oczywiście 336. Czyli to jest fiolet cienisty Aquariusa, który jak gdzieś tutaj dołożymy pod te chmurki, to stworzy nam fajną trójwymiarowość tych chmurek. O, załóżmy, że tak. Poza tym jest to kolor rozwarstwiający się, tam jest kilka pigmentów. Tworzy bardzo fajny właśnie efekt. Tutaj jeszcze. Jeszcze mi się to tam. O. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać. Tak, no niebo już mamy namalowane, więc tak jak powiedziałem, jest to pierwszy etap naszej akwareli. Kolejny etap to suszenie. Zatem chwilkę będzie głośno. Staramy się suszyć tak, żeby kartka się wyprostowała. Wtedy mam pewność, że kolor jest wtarty w kartkę. Nie będzie mi się za pierwszym razem gdzieś tam, gdybym gdzieś zahaczył, nie będzie mi się wymywał.
dobrze. No tutaj Basia się pyta, że numery nic nie mówią, proszę o nazwę. Tak, będę starał się nazw używać, jeżeli tylko nie znam ich na pamięć, ale no postaram się jakoś tutaj pomóc. Ten niby pędzelek, jak się nazywa? Nie wiem, jak się nazywa, ale mogę powiedzieć, że jak wpiszecie sobie zestaw do, jak sobie wpiszecie zestaw do modelowania gliny, to tam właśnie w tym zestawie są takie, to nie jest pędzelek, tylko to jest tutaj twarde, zobaczcie. Więc polecam, no myślę, że jest to lepsze niż taki zwykły pędzelek, sposoby są różne, tutaj jak mi nawet zaschnie płyn maskujący, no to mogę to łatwo zdjąć i nic się tam temu nie stanie. Dobrze. No i teraz tak, zwróćcie uwagę tutaj na akwarele. Ta część będzie kolorem, tu będzie śnieg, tak? Czyli teraz wszystkie te elementy, które będą pokryte śniegiem, musimy sobie zamalować płynem maskującym. Nie wiem, lubicie płyny maskujące, czy nie lubicie płynów maskujących? Różnie to bywa. W każdym razie powiem tak, jeśli chodzi o akwarele i płyn maskujący, warto poświęcić temu więcej czasu, czyli powolutku dodawać ten płyn, gdzieś tam te wszystkie fragmenty, zadziory, takie coś, co wystaje. Fajnie malować tym płynem, ponieważ później w akwareli to bardzo fajnie wyjdzie, jak usuniemy ten płyn maskujący. No to zaczynamy. Ja dodaję płyn maskujący właśnie tutaj na mój dach. Staram się tutaj w miarę precyzyjnie nakładać ten płyn maskujący zgodnie ze szkicem. Cały dach pokrywam płynem maskującym. Znaczy cały dach, który ma być pokryty śniegiem. Się kończy tak, więc tutaj też. Dziwna rzecz. Miałem takiego łęcora, którego nie używałem, no bo ten płyn nie jest tani, kosztuje tam kilkadziesiąt złotych, nie chciałem go oszczędzać. I tak go oszczędzałem, że po kilku latach stracił swoje właściwości i zamiast pokrywać, też oczywiście pokrywa, ale ten żółty kolor, który tutaj jest, przechodzi do kartki. No i niestety musiałem płyn wyrzucić i kupić nowy. Także jak macie sprzęt, to trzeba go używać, a nie oszczędzać. Tutaj mamy jeszcze śnieg w dół. Dobrze. I teraz tak. Tutaj mamy płot, na którym leży śnieg, więc też sobie go tutaj odznaczymy płynem maskującym. No i teraz możemy się oczywiście bawić, tutaj mamy taki moment, gdzie ten śnieg taki ciemniejszy już, bo jest za domem, też jest. Możemy się bawić, żeby tam próbować go jakoś wyłuskać, jak będziemy malować tą ciemną część tego budynku, ale ja sobie tutaj
dodam po prostu ten płyn maskujący i żeby się nie przejmować, zawsze mogę go po prostu później usunąć, więc tutaj mam kilka takich beleczek, sobie zrobimy. Tu mamy też jakąś część, jakiś palik, na którym płyn, na którym jest śnieg, tutaj też mamy. No i tu mamy zebrany śnieg pewnie z dachu lub też z podwórza, to też musimy sobie tutaj zaznaczyć. Czyli oddzielamy sobie tutaj te fragmenty, które są śniegiem. Tak mówię, oddzielamy sobie te fragmenty, które będą nam graniczyć z tym ciemnym tłem, tak, żeby fajnie nie przejmować się tym malowaniem, że nam gdzieś tam wyjedzie, że coś możemy uszkodzić, tylko po prostu, o, tutaj są jeszcze jakieś takie kropeczki. No i tu mamy teraz ten dach, czyli ta część też musimy sobie tutaj pokryć ją płynem maskującym. Dosyć sporo tego płynu akurat w tej akwareli zejdzie. Tu mamy komin. To co ominiemy. Teraz tak, tutaj mamy też, to musi zostać białe, tu będzie kolor śniegu, więc sobie to wszystko maskujemy. I teraz dach, nie musimy całego dachu malować, bo wystarczy tylko tą część, która styka nam się z tymi drzewami, więc jak wolicie, ja sobie tylko namaluję tą linię tutaj, żeby mi się to ok. Tu jeszcze mamy nawisy śniegu spadające, więc to też tutaj zamaskujemy. Dobrze. I część na dole też maskujemy, ponieważ styka nam się ten dach z ciemnym fragmentem, który jest pod tym dachem. Dobra. Gdzie jeszcze mamy tutaj śnieg? Tak, ten mały daszek. I też sobie tutaj go tak z ciekawości dużo osób maluje jednocześnie ze mną, czy bardziej się przyglądacie lub potem będziecie malować. Też nie wiem jak szybko malować, czy poczekać po prostu na chwilkę jeszcze. Jeśli chodzi o płyn maskujący, to ważne jest też to, żeby dać mu wyschnąć. Ja oczywiście użyję suszarki, ale jeżeli wy będziecie malować sobie później, to starać się, żeby on naturalnie wyschnął, ponieważ szkoda by było zmarnować lub zniszczyć pędzel, czyli przejechać po jeszcze niewysuszonym płynie maskującym jakimś pędzlem, który kosztuje kilkadziesiąt złotych, bo skleją nam się te włosie, nam się sklei, no i będzie szkoda po prostu, więc płyn maskujący musi być dobrze wyschnięty. Starajmy się o tym pamiętać i to przypilnować. Jak widzicie, ten pierwszy etap jeszcze nie ma nic wspólnego z akwarelą, bo cały czas gdzieś tutaj coś malujemy, coś zamalowujemy, czy
czego nie namalowaliśmy. Uwierzcie mi, że jeżeli dobrze nałożycie płyn maskujący, to będzie bardzo fajny efekt później, jak go zdejmiecie i zobaczycie właśnie te białe fragmenty, które na razie będą białe, ale później je pomalujemy na ciemniejszy kolor niebieski i fajnie na tym śnieg wyjdzie. Czyli tutaj jeszcze mamy jakąś kubkę śniegu, więc to też zamalujemy. No, tutaj jeszcze mamy jakiś płot, więc tutaj też nałożymy sobie śniegu. Tutaj też. Tutaj oddzielam jeszcze właśnie te fragmenty, które są ciemne. Płynem maskującym tutaj też mamy jakiś fragment płotku. Więc sobie też tutaj... Tu jest w tą stronę. No to już jak chcecie, możecie patrzeć, gdzie tu jeszcze są elementy, które możemy zamalować. Dobrze. No i teraz jeszcze światło, które pada. Tutaj mamy płotek, który jest zupełnie jasny, więc to też musimy zamalować, ten śnieg, który tutaj jest. I fajnie, bo nam się udało tutaj zrobić na tym słupku delikatny z boku błysk, żeby nam fajnie później tak oświetlił się ten patyczek. Tutaj tak samo zrobimy. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj nasz płot i ten płot musimy też, ten śnieg, który tutaj jest, przykryć płynem maskującym. I pod płotem też dodam płynu maskującego. Tak jak powiedziałem, osoby, które malują lepiej, dłużej, to będą w stanie sobie po prostu nie zamalowywać tego fragmentu, ale tak jak zrobimy, to będzie to łatwiej. Patrzę, gdzie tu jeszcze ten płyn maskująco nałożyć. Myślę, że chyba wszystkie elementy są już pokryte. Tu jeszcze widzę na kominie, gdzieś z boku, jakiś fragment. Tu mam jeszcze okno, ale okno postaram się już farbami oddzielić. Dobra, myślę, że jeśli chodzi o płyn maskujący, to by było na tyle. Tu jeszcze muszę dołożyć. Ten mały śnieg tu jeszcze sobie nałożymy. No i teraz zobaczcie, no, bardzo długo nakładam ten płynem maskującym. Popatrzcie, że mogę to bardzo łatwo oczyścić. Nic nie pozostaje, nic się nie, tak jak było, tak jest. Polecam, gdzieś mi się to udało wypatrzyć na jakimś, jakiegoś tam akwarelisty i stosuję sobie to też w swoim warsztacie. Dobrze. Lekko to podwyższę. Tak jak powiedziałem, w tym momencie powinniśmy poczekać, aż płyn maskujący nam wyschnie, ale na to nie mamy czasu, ponieważ minęło już 40 minut, a jeszcze nie zaczęliśmy malować, więc znowu suszara i suszymy. Teraz tak, jak suszymy, nie wolno blisko, ponieważ jak rozgrzejemy płyn maskujący, gorzej się będzie ściągał.
nie możemy go za bardzo przegrzać. Korzystając z chwili suszenia, podglądałem sobie komentarze. Ktoś tam, widzę, Natalia znalazła pędzel silikonowy. Można sobie go właśnie zakupić. Polecam. Oczywiście tutaj każdy sposób jest dobry. Różne są techniki nakładania płynu maskującego. Każdy sobie swój wybierze. Kiedy mamy już płyn maskujący nałożony, dotykam, sprawdzam, czy nie jest jeszcze mokry, zabieramy się za malowanie. Jak popatrzymy sobie, jak macie tam w podglądzie nasz obrazek wzorcowy, no to na tym obrazku mamy ten dym, tak, który wydobywa się tutaj, ten dym, który wydobywa się z komina. Musimy sobie teraz zmazać ten niebieski kolor, który tutaj namalowaliśmy. Ile się da zmazać, tyle się da zmazać. Czyli biorę sobie tutaj, nakładam wodę i rozmazuję sobie tutaj, wymywam tą farbę. Można było wcześniej na to zwrócić uwagę, ja nie zwróciłem, więc muszę się teraz męczyć. Nie wszystko mi się uda, nie wszystko mi się uda tutaj wypłukać. Mam nadzieję, że część tak, ale nie wszystko. Dobrze. Teraz tak. Jeśli chodzi o nasze drzewa, wiadomo, że możemy malować te drzewa dokładnie, tak jak jest na obrazku, ale będzie nam bardzo trudno namalować, czy też wydobyć te wszystkie gałązki pokryte śniegiem. Tym bardziej, że one są daleko. Więc potraktujemy je bardzo, jakby to powiedzieć, z przymrużeniem oka, tak? Czyli spróbujemy uchwycić te cienie, tak żeby nam choinka ładnie wyszła, ale nie będziemy się tutaj zastanawiać, że to jest, że one są pokryte śniegiem, że tam są jakieś gałązki, no bo nie bylibyśmy w stanie tego tak idealnie, dokładnie namalować.
Dobrze, to teraz tak, jeśli chodzi o kolory, jest to zielone, można sobie użyć zielonego, tylko sobie zobaczę, czy to jest ten zielony. Powiem tak, farby oczywiście są różne. Jeszcze polecam te farby granulujące, tak zwane po nazwie Dusk z Van Gogha. Bardzo fajna seria, fajne efekty wychodzą. Tu właśnie wykorzystam jeden z tych zielonych kolorów właśnie do namalowania tych drzew. To co? Spróbujemy. Teraz jak ten dym namalować? Spróbujemy sobie zmoczyć ten fragment tutaj, nałożyć wody w tym miejscu, gdzie ten, będzie ten dym, tak? Już to wcześniej moczyliśmy, bo próbowaliśmy wymyć naszą farbę. Nałożmy sobie tutaj więcej wody. Ostatnio takie coś mi się udało zrobić, bo mam nadzieję, że mi się teraz też to uda zrobić. No i teraz tak, 310 to jest żółcień złoty Quinacridone po angielsku, ale 310 w każdym razie. Tutaj sobie to malujemy właśnie tym kolorem. Mamy to zmoczone, więc szkoda, że to nie zostawiłem sobie białe, ale trudno. Tak. Malujemy sobie z tej strony, która jest po przeciwnej stronie padającego światła. No a teraz do tego koloru dokładam sobie już akwarele. Zielony właśnie tego daska, ale możecie sobie wziąć taki znity zielony, pomieszajcie sobie i zobaczcie, wchodzę sobie w ten dym delikatnie. Żeby mi się to fajnie rozmyło i wyszedł taki fajny efekt. Sobie to daję, dodaję sobie tutaj też ultramaryny. Maluję takim mniejszym pędzelkiem, ale to już, tak mówię, ja się tak nauczyłem malować, bo mam wrażenie, że ma większą kontrolę nad tym akwarelem, ale każdy ma swój sposób. Jak sobie zobaczycie, użyjecie tego daska, no to te farby się fajnie granulują, więc... Staramy się tam gdzieś te gałązki ładnie namalować. Może sobie trochę oczywiście większego tego pędzla wezmę.
szybciej. Tutaj mi się troszeczkę... Jak mam ten płyn maskujący, to nie muszę się tutaj przejmować. Po prostu sobie to zamalowuję. Dobra, mam teraz ten pierwszy fragment. Teraz ta choinka jest... choinka jest trójwymiarowa. Zatem musimy też wydobyć tą trójwymiarowość, czyli od strony jeszcze mam to mokre, próbuję wydobyć tutaj tą trójwymiarowość tej choinki, czyli mieszam sobie właśnie ultramaryn z tym zielonym to, póki to mamy mokre, możemy sobie bawić tymi kolorami, nakładając kolejne warstwy. No to po tej jednej stronie, jak przyciemniamy sobie tą choinkę, to gdzieś tam ten dym nam się wydobywa, tak? No i przechodzimy sobie do kolejnych choinek. Znowu sobie troszeczkę moczę tą sobie ten dym z lewej strony, od strony światła. No i zaczynamy drugą część.
tu sobie z fioletem go pomieszam granulującym jakimś. Tu mniej więcej ta choinka jest. Z drugiej strony od strony światła jest, możemy sobie użyć bardzo też fajny kolor, mogę go polecić, to jest 360 GT kolor, on ma taki fajny, też jest to kolor granulujący i ma taki fajny kolor, taki właśnie brązowy. Dobra, zmienimy sobie pędzel na mniejszy. No i bawimy się, dokładamy sobie kolejne elementy tej choinki. Póki jeszcze ta fruska mamy mokre. Pamiętajmy, że jedna ta strona choinki, która jest od strony prawej, jest ciemniejsza, więc tam próbuję, póki to jeszcze mam mokre, przyciemniać te choinki. Zwróćcie uwagę, że w ogóle nie dodaję tutaj koloru czarnego, nawet szarości peina czy szarości przybysza na razie nie dodaję, ponieważ są to kolory, które no, już dosyć mocno ingerują w akwarele. Musimy mieć już to przemyślane. Staram się zamalowywać wszystkie białe punkty, tak? No bo tam nie ma, chyba że gdzieś prześwituje niebo, ale staram się tutaj te wszystkie plamki zamalować. Jeszcze troszeczkę tego koloru, tego getego, tutaj sobie domalujemy ten moje. Większą powierzchnię. Tak, troszeczkę więcej wody sobie tutaj dołożymy. I kolorem zielonym granulującym. Tu jeszcze mam mokre, mam jeszcze mokre. Dobra, no to tu jeszcze sobie przyciemnię tą choinkę z tej strony. A, jeszcze mogę polecić kolor. Jeszcze mogę polecić kolor. To jest kolor Fioret Aquarius 369. Jest to kolor, który na początku ma taki kolor fioletowo-brązowy, ale w sobie ma kilka pigmentów, które właśnie fajnie później się rozdzielają.
jak go pomieszamy z innymi kolorami, uważam, że otrzymujemy wtedy bardzo fajne efekty. Lewa strona choinek ciemniejsza. Cały czas je tam przyciemniam. Tak, widzę 369, podglądam na komentarze, jest cudny, to prawda. W ogóle jak zacząłem malować, to te kolory granulujące były poza moim zasięgiem, nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. Nie zwracałem w ogóle na to uwagi. Natomiast później jak próbowałem ich możliwości, to muszę Wam je naprawdę polecić. Dużo fajnych rzeczy można z nimi zrobić. Można powiedzieć, że akwarela maluje się sama. Etapy jesteście, ja się tutaj cały czas bawię, żeby tą choinkę tam gdzieś wydobyć. Okay. Pamiętajcie, że akwarele, jak jeszcze mamy wszystko mokre, zawsze możemy ją przyciemnić. Starajmy się malować od jasnych kolorów właśnie do tych kolorów ciemniejszych. Nigdy nie na odwrót. Oczywiście ona jeszcze po wyschnięciu zblednie, zmieni swój kolor, ale tutaj już chyba mam wyschnięte, to już tego nie będę tam ruszał. Tu jeszcze mogę trochę się pobawić. I idąc, im dalej idąc w lewą stronę, to kolor tych drzew jest taki coraz bardziej jaśniejszy, czyli kolor tutaj pochodzi od zachodzącego lub wschodzącego słońca, chyba wschód jest. Troszeczkę
sobie zmoczę tutaj te. A, jeszcze jedna rzecz zapomniałem. Jak ktoś, można zawsze użyć jeszcze tutaj zwykłego płynu do spryskiwacza i po prostu sobie to, jeżeli macie zbyt ostre krawędzie, przysycha Wam farba, możecie sobie to spryskać. Jak najbardziej to sobie wykorzystujcie. Tak jak mówiłem, jak się maluje, to ciężko jednocześnie mówić, także już wracam do... Tutaj jeszcze mamy taki fragment jaśniejszy, więc spróbujemy sobie tutaj jeszcze to rozjaśnić tym kolorem brązowym Goethego. Tam niżej też mamy jaśniejsze. I przycieńmy sobie troszeczkę tutaj. Te choinki, żeby nam ładnie powychodziły. Myślę, że możemy sobie tu jeszcze dodać troszeczkę, przyciemnić tutaj tą wojnę. Nie do końca tutaj to jeszcze wyschło, więc możemy sobie tam troszeczkę dołożyć ciemniejszego koloru. Dlaczego? Chodzi mi o to, żeby jak zdejmiemy płyn maskujący, to będziemy tutaj mieć taki fajny kontrast. Mam to mokre, mogę robić z tym, co tylko mi się podoba. Zachęcam do tego, żeby cały czas patrzeć na tę akwarelę i próbować sobie wydobywać te wszystkie szczegóły, które chcemy wydobyć. Jak nam to wyschnie, to już nakładamy kolejną farbę, kolejną warstwę i niestety no, już nie jest to takie efektowne. Nie jest to już takie efektowne. Dobrze, spróbujemy. Jeszcze tutaj mi została ta część. Tutaj jest jasno. Na tym końcu nawet troszeczkę brązu dodamy.
zmieszanego z ultramaryną. Też jest taka choinka, która gdzieś tam wystaje. Spróbujemy ją też wydobyć. Bardzo dużo dają farby. Często jak podglądam, czy patrzę, jak ludzie malują, starają się, wkładają w to mnóstwo serca. Czasami używają farb, które no, nie są w stanie namalować tymi farbami, zrobić takie efekty, na przykład jak się gdzieś obserwuje, patrzę na różnych YouTubach, jak tam akwareliści pokazują swoje akwarele. Także zachęcam do tego, żeby po prostu zainwestować na początku w kolory podstawowe farb, takich można powiedzieć bardziej profesjonalnych, a zobaczycie, jakie są ogromne różnice właśnie w mieszaniu tych kolorów, wydobaniu barw. No i dostępności różnych kolorów, które gdzieś tam widzimy. Niby można z kilku kolorów stworzyć wszystkie kolory przez mieszanie, no ale doświadczenie mi podpowiada, że czasami jak mamy właśnie takie kolory rozwarstwiające, no to mamy niesamowite efekty. Tego się nie da zrobić takimi zwykłymi farbkami. Mam nadzieję, że nadal wszyscy malują. Tutaj jest pytanie, na jakim papierze maluję. Ja sobie tylko tu jeszcze przewinę na górę. Czy ja maluję na 300, oczywiście 100% bawełna. Akurat na Sandersie maluję. Ta wersja taka mocno biała, tak? High white. Jakoś cenowo jest on tańszy niż Winsory i Arsze przede wszystkim. No, wiadomo, no, też musimy patrzeć na budżet. Te kapki nie są tanie. Natomiast no, też bez dobrej kartki nie jesteście w stanie zrobić takich efektów, jak powiedzmy wiele ludzi, którzy malują akwarelami profesjonalnie. Nie ma takiej możliwości, ponieważ ten papier, który użyjecie, nie będzie Wam w stanie nie umożliwi Wam tego. Także w papier też musimy zainwestować. To są wszystko drogie rzeczy. Więc wydaje mi się, że chyba tu jeszcze może troszeczkę przyciemnimy tą część, tą choineczkę. Tu byśmy jeszcze ją z tej strony przyciemnili. Sobie tam jeszcze z tyłu choinkę, której nie ma na obrazku, ale zróbmy sobie tam jakąś delikatną taką, która gdzieś tak można powiedzieć, no wprowadźmy sobie jakiś swój motyw. Ona gdzieś tam zanika. Już jest rozmyta, jest z tyłu gdzieś tam, można powiedzieć. Myślę, że tak. Może tu jeszcze troszeczkę ten dół przyciemnimy. Jeszcze wykorzystuję to, że akwarela jest mokra i
jeszcze próbuje gdzieś tam wydobywać te takimi maśnięciami te gałązki. Im więcej pigmentu nałożymy w czasie, tym no, ciemniejszy fragment pozostanie, więc możemy sobie tam jeszcze ewentualnie gdzieś to przyciemniać. Tam, ten fragment mam już suchy, więc tam nie będę za bardzo kombinował. Jedynie co jeszcze mi się tutaj mniej podoba, to ten dym. Teraz użyję koloru 353, to jest kolor żółty pomarańczowy, ponieważ ten dym tutaj jeszcze chciałbym, żeby on był bardziej żółty. Dajmy w niektórych miejscach, póki mi to jeszcze nie wyschło. Ok, myślę, że jest dobrze. No jeżeli macie biały kolor w akwarelach, wiadomo, że używamy koloru. Karka jest kolorem białym, ale czasami jak już coś nam się bardzo, bardzo pogubimy się, możemy użyć koloru białego. Starajcie się używać tego koloru białego, który jest, nie jest kryjącym kolorem, tylko jest półprzeźroczysty. W szmalu mamy chyba dwa kolory. Ja używam tego białego chińskiego. On jest lekko, nie jest półprzeźroczysty, nie jest całkowicie transparentny, jest półprzeźroczysty numer 101 i gdzie nigdzie to dajmy sobie troszeczkę tego koloru, żeby nam ten dym, póki to jeszcze mamy mokre, no na początku niestety, ale zamalowaliśmy to, przynajmniej ja zamalowałem to tym naszym niebem. No i nie uzyskam tego efektu, tego białego dymu, więc mogę w niektórych miejscach dodać tego białego koloru. Próbujcie. On też powinien się fajnie tutaj rozmyć w akwareli i otrzymamy również fajny efekt. Można popróbować. Sanders CP. Tak, przepraszam, ale tak oglądam powolutku też te komentarze. Czy to jest prasowany na zimno? On lekko ma fakturę taką. W zasadzie ta wersja nadaje się do większości projektów. Mówi się, że do malowania na przykład malowania nie postacie, tylko portretów lepsze są, czy też malowanie właśnie jakichś takich drobnych elementów dokładnych, jak botanikę, elementy botaniczne, to używa się właśnie tego prasowanego na gorąco, czyli hot press. Natomiast no, ten jest fajny. Jego gramatura i jego właśnie powierzchnia powoduje, że fajnie się te kolory mieszają też. Myślę, że dym już mamy gotowy.
to jeszcze sobie tam gdzieś kapnę. Niech to się tam fajnie rozlewa. Czyli tak, mamy ten pierwszy fragment już namalowany. Teraz zajmiemy się tą częścią pod, już zobaczę na komentarze, tą częścią najciemniejszą, czyli ta, która jest pod tym dachem. No i do tego można używać tego koloru właśnie też ultramaryny pomieszanej, ale jest też ten fajny kolor, który też mogę polecić, no to jest właśnie ten 336. To jest fiolet cienisty, tak chyba to jest napisane. Nie używam szarości Paina, no ewentualnie do przyciemniania tutaj tych elementów. To za chwilkę spróbujemy to zastosować. Na razie ten kolor fioletowy mieszam sobie z brązem, jakimś tam brązem. No i malujemy sobie tą część, która jest pod domem, pod dachem, przepraszam. Mogę sobie też to wszystko tutaj zmoczyć. Pamiętajmy, że mamy zamalowane tutaj, mogę nawet większe pędzle wziąć, mamy zamalowany śnieg, więc nie musimy się przejmować, że nam się coś zamaluje. Taki ciemny brąz, też granulujący, mogę śmiało polecić, to jest 131. To jest brąz, taki no, brąz Van Dycka. Też fajny kolor. To są droższe te kolory, natomiast efekt jest no, super, jeśli chodzi o mieszanie. Jeszcze za chwilkę zobaczymy. Na razie sobie to pokroję wszystko kolorem. Przyciemnimy sobie te fragmenty, które mają być ciemne. A potem wezmę sobie mniejszy pędzel i spróbuję sobie przyciemniać, wydobyć te wszystkie fragmenty. No załóżmy, że wejdziemy sobie do tego momentu. O, dotąd sobie to pobawimy. Staramy się malować akwarele w sposób przemyślany. Nie spieszymy się tam, gdzie mamy właśnie jeszcze mokre, to możemy cały czas się bawić kolorami. Możemy tutaj zmieniać dodawać kolory, nam się one będą fajnie rozmywać. Nie ma się co spieszyć w akwareli. Chociaż oczywiście takie akwarele malowane szybko mają swój urok. Także każdy ma swój sposób na malowanie. Na pewno jak sobie popatrzymy na obrazek, to te dachy, to co jest pod, musi być dużo, dużo ciemniejsze niż nasze drzewa, więc teraz cały czas szukam koloru, żeby to ładnie tutaj przyciemnić. Tutaj już próbuję robić te belki poprzeczne. Tutaj w zasadzie jest prawie ciemno, tam się nie mam co zastanawiać. Czyli nakładam kolory po kolei, jakie mam. Cały czas tak naprawdę dodając kolejnych barwników. Zobaczcie, że cały czas dodaję tego barwnika, przyciemniając. Przyciemniając tutaj te wszystko. No i no oczywiście, jeżeli dodam, ostatecznym kolorem będzie ultramaryna. Jak dodam, to będzie już jeszcze ciemniejsze. Albo mogę użyć szarości Paina, tak? Czy też tego
To już od nas zależy. Ja staram się, przynajmniej na razie tutaj, jeżeli mogę, to nie nadawać już tych ostatecznych barw. Tu może jeszcze ten boczek zrobimy, on jest taki żółty. Weźmy sobie tego koloru brązowego Goethego. Tak, weźmy sobie tutaj to też. Żeby to już było. Dobrze, jeszcze tym kolorem Van Dycka brązowym jeszcze to przyciemniam. Starając się, może mi się uda zrobić już te belki poprzeczne, górne czy poprzeczne. Cały czas dodaję tutaj pigmentu. No i pozostaje mi dołożenie już ultramaryny pomieszanej z tym moim brązem, który mi stworzy już taki najciemniejszy kolor. Czyli mieszam ultramarynę z Van Dyckiem i robię sobie tutaj ten cień pod tym. Tutaj mamy jeszcze tą poprzeczną. Staram się nie dodawać dużo, nie rozcieńczać zbytnio tych farb teraz, żeby nie spowodować tutaj niezamierzonego, oczywiście też to się wykorzystuje, ale żeby nie było tutaj rozmycia, tak żeby mi się ta woda nie rozlała tutaj po tym. Myślę, że to, co chciałem uzyskać, jest. Teraz została mi też, wezmę sobie tego brązowego Goethego, ale możecie sobie dowolny wziąć. Tutaj mamy tą część. Która jest wystawiona na światło, więc musimy ją zrobić jaśniejszą. No i jak teraz sobie dołożę tego brązu u góry, no to przyciemnię sobie tą część, która jest pod. Tu mamy komin, no a to jest wszystko ciemne, więc to musimy sobie tu przyciemnić. Pamiętajmy o tym, że tu mam jeszcze okno, więc starajmy się tutaj to.
jeżeli dobrze nałożyliście płyn maskujący, to zobaczcie, że ja się nie muszę przejmować tutaj malowaniem tych wszystkich tutaj szczegółów, tych belek, tylko maluję to z góry na dół i dzięki temu no, mam taką, ta faktura jest taka nieoddzielona od reszty. Często gdybyśmy malowali na przykład to fragmentami, tak? Bo tu chcemy zrobić białe, to musielibyśmy to zamalować osobno, potem to osobno. I często możemy troszeczkę inny kolor użyć i tworzą się takie dwie płaszczyzny, które czasami odstają od siebie. Nie są takie same. Ale to już tak jak mówię. Tu jeszcze mamy. Tutaj mamy taką belkę, która jest jaśniejszego koloru. Jak się przyjrzymy, to akurat ta część jest jaśniejsza od innych, więc staram się tutaj ją troszeczkę wyróżnić. Jeszcze mamy okno. Weźmy troszeczkę niebieskiego, połączonego z brązem. Jak nam trochę przeschnie, zrobimy tutaj ten. Ale musimy poczekać chwilkę, aż to przeschnie. Znowu biorę sobie tego fioletu cielistego. Używam go właśnie często do tego, do tych miejsc, gdzie chcę przyciemnić. On też się fajnie rozwarstwia, więc jak najbardziej, jeżeli do zimy jest fajne, bo on jest lekko taki fioletowy, więc myślę, że tutaj też mamy jakiś. Weźmy sobie trochę tutaj brązu i to jeszcze nam zostało do pomalowania na ciemniejszy kolor. Tak, te fragmenty, które zostawiłem, delikatnie przejadą wodą, czyli one wtedy. Zostało mi jeszcze podkreślenie ultramaryna z brązem, to co jest pod naszym tutaj śniegiem, dachem. Właśnie w ten sposób to na mokre, to się fajnie tam potem rozmywa. Nie wiem, czy już mi to fajnie przeschło, czy nie, ale jeszcze spróbuję zrobić tutaj te poprzeczne belkowanie. Spróbujemy użyć w jednym miejscu, tak dla zabawy, użyjemy sobie tego przybysza, szarości przybysza i, przepraszam, szarość przybysza jest super, tylko chodzi o szarość, nie, zaraz, szarość Payna, o, szarość Payna. Szarość przybysza jest też fajna, granulująca, mi się skończyła, więc używam tego fioletu cielistego. Przepraszam Was bardzo. Chodzi mi o szarość Payna. Tego koloru tutaj nie używam, bo on jest najciemniejszy, jaki mogę tutaj wydobyć. Także przepraszam Was za pomyłkę, ale za chwilkę spróbujemy go użyć, żeby zobaczyć, jak nam się to będzie. Belki zrobimy. Sami zobaczycie.
Jak będziemy już mieć ściągnięty płyn maskujący, to potem się jeszcze trochę pobawimy w wydobywanie szczegółów. Na razie tak naprawdę no, ciężko się maluje, bo mam jeszcze ten płyn maskujący nałożony, więc nie jest to takie proste. Ale próbuję tutaj jeszcze tą, mam nadzieję, że mi przeschło w środku, namalować tą. Okej, myślę, że na razie sobie to zostawmy, potem jeszcze pobawimy się później. Natomiast popatrzcie, jeśli wezmę ten szarość Payna, bo o ten kolor mi chodziło, mam go osobno ustawiony tutaj, to może tutaj spróbuję wydać. To jest już najciemniejszy, nie? Czyli jeżeli nie mam, zobaczcie, go tutaj dam. No, zobaczymy za chwilkę, jak nam się to porozwarstwia, dobra? Ok. I tutaj jeszcze mamy ten fragment, tutaj pod. Pod tym płotkiem to musimy też tam zamalować. Tam jest troszeczkę brązu. Mamy przedłużenie tutaj tego. Rozładowuje mi się komputer. Jest 20:44, czyli malujemy już. No. Trudno to zrobić w ciągu 2 godzin. Mam nadzieję, że 2,5 godzinki to będzie maks chyba. Tam jeszcze mogę to przyciemnić. Tutaj też. No i teraz znowu najciemniejsze, jakie mam, z brązem, ultramaryna, i tutaj mamy te słupki, więc jak najbardziej mogę tutaj już je domalować. Tam jest jeszcze coś, tu jeszcze jest jakiś słupek, zostawiłem sobie biały kolor, tu jeszcze zrobimy jakiś, tu jeszcze zrobimy jakiś słupek. Dobrze. Myślę, że jest ok. I ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, zanim wysuszymy akwarele, to namalować płotek. Tylko sobie zobaczę komentarze, czy coś powstało. To zostało mi jeszcze płotek. Potem mam tutaj ten biały tutaj pasek śniegu. Łatwiej mi będzie teraz namalować płotek, czyli malujemy sobie balaski. One są cieniuteńkie. Nawet gdzieś tam wchodzą. Jak macie cieńszy pędzelek, użyjcie jeszcze cieńszego pędzelka. Ja się tutaj staram, ale to mi tak różnie wychodzi. One powinny być cieńsze, nie muszą być równe, mogą być niektóre lekko pochylone. Ten płot nie musi być nowy, może się gdzieś tam łamać. Tak, tutaj dokończymy sobie. Tak. I myślę, że jesteśmy przygotowani do suszenia i do ściągania płynu maskującego. Myślę, że tak.
jeszcze tam sięga, aż tam dalej, a to już... Tego nie będzie w niektórych momentach widać, bo tam będą te drzewa, ten krzaczek tutaj będzie namalowany, więc tego też nie będzie widać. Dobra, suszymy i ściągamy płyn maskujący. Mając już wysuszone, pamiętajmy, żeby za blisko suszarki, żeby za blisko suszarka nie była przy płynie maskującym, ponieważ lubi on się właśnie, coś z nim się może dziać, więc poczekamy chwilkę, aż to trochę przestygnie i będziemy ściągać płyn maskujący. Jak widzicie, z tym płynem nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o to, żeby mi się kartka zniszczyła. Nie zdarzyło mi się jeszcze. Ok. Tu jeszcze mam troszeczkę. Możemy do tego użyć gumki, ale pamiętajcie, że gumka jednak niszczy powierzchnię delikatnie kartki akwarelowej i czasami jest tak, że w tych miejscach, gdzie użyjecie gumki, farba może się troszeczkę inaczej później może inaczej pokrywać tą kartkę. Dobrze, no i mamy teraz te fragmenty białe. Warto teraz, jakbyście, jeżeli malujecie, idźcie sobie wymienić wodę na czystą, także zaraz wracam. Woda musi być czysta, bo będziemy używać teraz kolorów niebieskich, nie chciałbym je zbrudzić przypadkowo, więc idę wylać wodę. Już z powrotem. Od czasu do czasu warto sobie tą wodę. Jaki to płyn maskujący? To jest płyn maskujący Winsor & Newton. Także można sobie go kupić właśnie w sklepie plastycznym. Ok, dobra. I teraz tak. Zwróćmy uwagę na kolor naszego śniegu tutaj. Nie mówię tu jeszcze o tej dolnej części, tylko na razie tutaj. Tutaj mamy ten fragment, tu jest ciemniejszy, ponieważ no, tutaj nie pada światło, ale nadal jasny, bo jest to śnieg. Tutaj mamy jeszcze ciemniejszy kolor. Tutaj gdzieś jest ciemniejszy, ale pojawiają się tutaj białe błyski. Starajmy się też te błyski tutaj
tutaj wydobyć. Tu mamy zupełnie ciemno, też starajmy się to odpowiednim kolorem. No i teraz pytanie, jaki kolor użyć do malowania śniegu? Tak jak Państwu pokazywałem wcześniej, wykorzystując właśnie Painta, możecie sobie kliknąć tą pipetką i zobaczyć, jaki to jest kolor. Czy to jest bardziej niebieski, czy to jest bardziej brązowy, bo tak jak mówię, jak sobie zobaczycie kolor biały pomiędzy dwoma innymi kolorami, no to kolor tego białego może Wam się wydawać różny, tak? Inaczej możemy go postrzegać. Także myjemy sobie tą część palety, gdzie będziemy sobie nakładać kolory. Zaczniemy od koloru, czyli wykorzystamy sobie tutaj kolor szynkę, ten francuska ultramaryna granulujący, i połączę go właśnie, tak jak robiłem niebo, z jednym z kolorów takich błękitnych, tak, albo błękit wtalowy turkusowy, albo błękit wtalowy green. To jest albo 261, albo 103. Z tymi sobie go pomieszam. Albo możemy też wykorzystać na przykład błękit jaki tutaj mam nazwę napisaną? Błękit pruski. Też możemy go tutaj do tego wykorzystać, czyli mieszamy ze sobą ultramarynę z tymi właśnie kolorami i szukamy tego, który nas najbardziej będzie tutaj interesował. Zawsze możemy sobie wziąć na kartce gdzieś z boku. Możemy sobie sprawdzić, czy ten kolor jest taki sam. Ja sobie zawsze można sobie przyłożyć do komputera, sprawdzić, czy ten kolor jest bardzo, czy jest kolor podobny. Ja dodaję też troszeczkę tego koloru szarości Paina do tego. No i myślę, że możemy nakładać. Tutaj musimy nałożyć tylko raz, tak? Nie możemy za dużo nakładać. Starajmy się nie fajnie wypełniając te wszystkie fragmenty tutaj, ale nie najeżdżając, żeby nam się to nie rozmyło. Myślę, że możemy go troszeczkę jeszcze szarości dodamy troszeczkę jeszcze. Ok. No to jedziemy po kolei. Mieszamy sobie. Już zobaczcie, że ten kolor, który otrzymaliśmy, już daje nam fajny efekt. Tutaj mamy aż do, prawie do końca. I to, że użyliśmy właśnie płynu maskującego, mamy taki fajny efekt. Zostawi troszkę białego. Używamy spryskiwacza, żeby nam to za bardzo nie wyschło. Kominek sobie namalujmy później. Starajmy się wszystko pokryć, żeby nam nie zostały jakieś białe fragmenty. No i teraz patrzymy, czy nam to pasuje, ten kolor, czy nam pasuje do naszego. On powinien być trochę ciemniejszy niż niebo, więc możemy się troszeczkę pobawić, na przykład dodać do niego troszeczkę brązu, póki jeszcze to mamy mokre. Tutaj widzę, że jest ciemniejsze, na przykład tu jest troszeczkę ciemniejszego. Tutaj.
żeby ta powierzchnia była gdzieś tam jakaś... nie była płaska, no to dodaję gdzieś tam jakieś kropeczki tego brązowego. Ok, tutaj mamy ten fragment, mamy ciemniejszy, więc dodaję troszeczkę więcej jeszcze na mokro ultramaryny. Tutaj też mam ciemniej. Tutaj chyba nic nie muszę robić, ale zaraz przy tym jest ciemniej. Póki jeszcze to mam mokre, to tutaj przyciemnimy też to. Dobrze. Ten fragment też jest zupełnie ciemny. Te fragmenty śniegu są też ciemne. Pamiętajmy tutaj, żeby zostawić jakieś białe błyski. Jeśli chodzi o tą część, to tu nam się troszeczkę odbija ten kolor brązowy jasny, czyli powierzchnia, więc tutaj możemy ten śnieg zrobić właśnie takiego koloru delikatnie żółtowo-brązowego. To już możemy zostawić. Tutaj niech też jakieś błyski będą. Dobrze. Ok. Tak, to też mamy tutaj zupełnie ciemne, więc... No i mamy ten fragment, który oddziela nam te dwie jeszcze akwarele. Tu jest też wszystko ciemne. Nie może tutaj być jeszcze białego, bo tutaj nie dochodzi światło, więc te wszystkie elementy są niebiesko. Tak. Okej. Staramy się tam tak zrobić, żeby nie było tych białych punkcików. Jak to w ogóle wychodzi? No chyba jest ok. No i teraz tak, przyjrzyjmy się jeszcze tutaj tej kupce śniegu. Ona jest, póki to mamy mokre, więc ona nie jest płaska, tylko tutaj z tej strony, pomimo tego, że tam nie pada słońce, jest z tej strony ciemniej, więc brązu Mandika akurat dodaję. Z tej strony przyciemniam troszeczkę, na dole troszeczkę dokładam tego brązowego, tutaj dokładam tego brązowego. Tutaj myślę, że jest cały czas ten sam kolor.
I teraz ten brązowy trzeba zrobić, żeby ten śnieg był trójwymiarowy, czyli jak sobie wejdziemy tutaj na tą czapę śniegu, to troszeczkę od dołu dokładamy sobie tego tutaj brązu. Dzięki temu uzyskamy właśnie taką trójwymiarowość tego śniegu. Tu już nam fajnie przeschło, więc będę mógł to zrobić. Tutaj jeszcze jest mokre, ale pod spodem dokładam troszeczkę tego brązu. Dzięki temu uzyskuję taką przestrzenność, że ten śnieg leży na tej belce. Także to jeszcze się fajnie zmiesza z tym kolorem. Tutaj też mamy taką kubkę śniegu, więc możemy ją też tutaj gdzieś złamać. Tutaj też mamy pod spodem. Dobry wieczór. Agata się pojawiła z nami. Zerknąłem, także witam serdecznie. Tak, tutaj też możemy zrobić końcówkę tego, żeby on był trójwymiarowy, czy ten boczny, możemy to, co jest jak to tam wyschło, tu również możemy zrobić to czoło tego śniegu, tej czapy, delikatnie przyciemniając. Tu również. Ok. Teraz tak, tutaj musimy to przyciemnić. Potem też dokładamy do tego śniegu brązu z niebieskim. Myślę, że i widzę, że Anna też się pojawiła. Nie? Przepraszam, że tak teraz patrzę. Ok, czyli tak, mamy to. Dobra. Dalej. Niebieski ultramaryny mieszamy znowu. Szukamy sobie tego koloru. Śnieg. Dalej. Tutaj ta część nie dochodzi tutaj słońca, więc musimy delikatnie tą część zrobić ciemniejszą. Tak, i tutaj sobie robimy to ciemniejsze. Tak. I gdzieś tutaj będzie troszeczkę ciemniejsze. Pod spodem. Ok. Teraz ciemny kolor może być brąz pomieszany z ultramaryną. I malujemy sobie więcej brązem, że dodamy. Malujemy sobie teraz te belki tutaj, które tutaj są. Czyli tutaj jest jedna belka. Ona gdzieś tam. No i tutaj musi być, przez to musi przechodzić. Czasami są jakieś zwały tego śniegu, więc on nie musi idealnie wystawać. Znaczy, albo malujemy z obrazkiem, albo potem jeszcze troszeczkę sobie wymyślamy. Także tutaj
tutaj jeszcze mamy te poprzeczne, więc możemy je tam gdzieś delikatnie domalować. Ok. Teraz tak, powierzchnia dachu tego tutaj naszego, w zasadzie myślę, że jak nam się udało za pierwszym razem uchwycić, to to powinno być ok. Więc pozostaje nam tylko domalowanie tutaj tego, tej części ciemniejszej. Tu są jakieś jeszcze zwały śniegu, które mam. Natomiast ta druga jest jeszcze ciemniejsza. Więc tu będziemy musieć to zrobić ciemniejszym kolorem. Staramy się to robić tak, żeby nie wyjeżdżać poza ten biały kolor po płonie maskującym. Póki jeszcze mamy mokre, możemy gdzieniegdzie dodać brązu, żeby to nie było płaskie. Tutaj również. Teraz pozostała nam do namalowania dalsza część. Tutaj cały czas mamy wzdłuż tej linii mamy śnieg, który jest ciemniejszy. Prawdopodobnie tam coś blokuje to światło, ale tutaj gdzieś gdzieniegdzie to światło przebija, więc tu musimy zostawić te fragmenty. Jakoś ładnie połączyć i idziemy dalej. Tutaj pamiętajmy, że mamy biały od naszej belki, więc musimy to zostawić tutaj. Tam gdzieś są pewne fragmenty, które będą nam błyszczeć. To zamalowujemy. Tutaj również mamy biały błysk i pod spodem do płotu również tu mamy śnieg. Myślę, że możemy sobie gdzieś go tam potraktować dalej. Pozostaje nam domalowanie tutaj tej czapy śniegu, która jest tutaj na tym płocie, również delikatnie to domalowujemy i jeszcze możemy ewentualnie poprawić tutaj. Ja sobie tylko to przesuszę. Zostaje nam tutaj te większe elementy. No i teraz tak. Pod śniegiem jest jeszcze belka, więc musimy ją tutaj domalować. Tego nie będzie widać, ale i zobaczcie, że nie musimy się tu już bawić wtedy w malowanie, jest to równo, te balaski są oddzielone, jak użyjemy
użyjemy płynu maskującego. Na pewno pod tym jest jeszcze ciemniejsze, więc tutaj możemy sobie te balaski na samym, zaraz pod tym delikatnie przyciemnić. Jak mamy cieniutki pędzelek, to ładnie wyjdzie. Ja mam grubsze, ale myślę, że sobie z tym poradzicie. Też uzyskamy wtedy taką trójwymiarowość tego płotka. Tam też się coś dzieje za tym. Nie wiem co, tak naprawdę pewne rzeczy sobie pomijam. Nie musi być wszystko idealnie. Tam są jakieś jeszcze jakieś rzeczy, można sobie domalować. Za tymi domkami coś się może dziać. Więc tak. Ok. Pierwsza część. Wydaje. Góra jest prawie gotowa, zostało nam jeszcze tutaj do namalowania ten komin. Zatem namalujmy sobie ten komin tutaj. Tu jeszcze mamy gdzieś. Można się teraz pobawić jeszcze w jakieś szczegóły tutaj, nie wiem, jakieś okna, klamki, jeżeli chcecie, możecie sobie też tutaj domalować, ale nie za dużo, żebyśmy nie przepracowali tej akwarii. Dobrze, no i teraz ostatnia część to jest malowanie właśnie tej części dołu. Z tego co się przyjrzymy, ona jest ciut niebieska, bardziej niebieska niż tutaj dodanie tych fletów, czyli bardziej niebieskie tutaj teraz powinno to być. Żeby to namalować fajnie, to możemy sobie przykryć tą górną część, żeby nam się ona nie porozmyła, i spróbujemy sobie spryskać, ewentualnie namoczyć. Ja sobie to pryskam, dlatego że namoczenie to wtedy jest idealnie. A jednak jak jest spryskane, to nie wszystkie fragmenty są tak samo namoczone, więc dzięki temu można uzyskać też ciekawe, fajne efekty. Ok. No to większy pędzel. Szukamy sobie koloru ultramaryna. Troszeczkę błękitu. Troszeczkę szarości. Paint przybysza. I malujemy tutaj. Tutaj też nam powstają różne cienie po tych liściach, kwiatach, więc bo to mamy fajnie spryskane, to możemy się tutaj trochę pobawić. Raz są większe, raz mniejsze. Już jest ciemniejsze mniej więcej. Jeżeli mamy nam wysycha, możemy sobie do spryskać znowu, tak, możemy sobie spryskać.
myślę, że tutaj również jest to. Korzystając jeszcze z tej chwili, że mam to mokre, to możemy próbować gdzieś tam wydobywać jeszcze jakieś załamania, zakamary. Tutaj wiem, że mam. Widzę całe. Tu pod tym. Ciemno. Tu też jest ciemniej. Teraz sobie wezmę trochę cieńszy pędzelek. Spróbuję sobie tutaj jeszcze to te cienie takie. To mi się tutaj już trochę zamazało, ale może mi się jeszcze uda tutaj zrobić te. Jak się przyjrzycie, to te roślinki wystają z tego śniegu. Tworzą się takie tutaj piramidki, więc gdzieś je tam możemy też domalować. Właśnie to ma mokre, więc później jeszcze to poprawimy. Na razie. Ciemnimy pod tymi roślinkami, bo tam jest cień. Ok. No i pozostało nam tutaj jeszcze do namalowania tą część, która jest jaśniejsza. Ona jest. Myślę, że troszeczkę brązu damy tutaj, ale nie za dużo. Połączone z niebieskim. Tutaj będzie taki fragment, gdzie nam się błyszczy ta czapa śniegu, więc musimy to ładnie obmalować tutaj. Zobaczycie. To też nie jest taki jednolity kolor. Dodam trochę niebieskiego z tej strony. Cieńszy pędzelek, jakieś cienie dodamy.
tu jeszcze ma mokry, możemy sobie malować załamania takie w śniegu. Tu mamy ciemnie pod tymi roślinkami. No i czapa, tutaj mamy tak, z tej strony pada światło, więc tu musimy zostawić troszeczkę jaśniejszego. Tak jak mówiłem, możemy sobie dodać troszeczkę fioletu cielistego lub szarości przybysza, żeby to przyciemnić tutaj. Dół oczywiście jest nie wiem czemu się to tu nie rozumiem, spróbujemy najwyżej. Rozmywa mi się, więc to też jest ciemny fragment, więc to musi być tutaj ciemne. Że to też musi być trójwymiarowe, więc dajemy sobie tutaj troszeczkę ciemniejszego koloru. No i pozostało nam do namalowania krzaczki, więc suszymy sobie wszystko. Jak przyjrzymy się tutaj temu drzewku, które jeszcze na zimę nie zrzuciło liści, ono gdzieś tam, te listki wystają i pod wpływem światła widać, że one są w niektórych miejscach brązowe, w niektórych miejscach są ciemniejsze. To spróbujemy zrobić, uwzględnić. Natomiast tutaj jest wszystko już ciemniejsze, tak? Ciemne. Tutaj nie pada już światło. Tu jeszcze ewentualnie tak. Więc zacznijmy sobie od tutaj. Polega to na powolutku, trzeba być cierpliwym, ponieważ malowanie drzew czy też gałęzi nie może być przypadkowe, nie można sobie tak
lewo, w lewo, prawo, tylko staramy się odzwierciedlać, jak te gałęzie rzeczywiście wyglądają, tak? Najlepiej jechać sobie od dołu. Im cieńszy pędzelek, tym lepiej. Kiedy mamy już uchwycone gałązki, zrobimy listki. Weźmy sobie jakiegoś takiego brązu jaśniejszego, który może być taki. No i zróbmy gdzieś tam troszeczkę teraz te listki wysuszone. To oczywiście później przyciemnimy, ale na razie zróbmy, że one gdzieś tam błyszczą. Tych brązowych, teraz ciemniejszy kolor i delikatnie staramy się malować listki. Widzicie, że dolna część tego, tam gdzie jest ten płot, w zasadzie ten pod jest zatem niewidoczny, więc ja to sobie tutaj zamaluję. Można powiedzieć, że są w powietrzu, nie ma tam tych łodyżek, już nie malujemy. I już jesteśmy przy końcu akwareli. Zobaczymy później jeszcze efekt końcowy, ale jeszcze uzbrójmy się troszeczkę w cierpliwość. Jest taka zasada, jak już jesteśmy już zmęczeni, to nie malujemy na siłę, ponieważ możemy spieszymy się i możemy przedobrzyć, tylko odkładamy akwarele, czy kolejny etap tej akwareli po prostu następny dzień. Dobrze. Tutaj, tak jak powiedziałem, ta część jest tutaj ciemna, więc staramy się tutaj teraz cieniuteńko. Mój pędzel już trochę wysłużony, ale starajmy się cieniuteńko. Tu są jakieś jeszcze też
jeszcze mamy jakieś. I z tej strony. I z tej strony. Jak macie cieńszy pędzelek, użyjcie cieńszego pędzelka. No i ostatni etap to musimy osadzić troszeczkę te nasze roślinki. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy takie piramidki, więc próbujemy to w ten sposób osadzić. Cienie też będą te drzewa, te jeszcze tutaj mamy. I pół godziny malujemy, ale niestety nie udało się tego szybciej zrobić. Pamiętajmy, że tam też daje jakiś cień. I ostatnie to nasza ta część tutaj. Też tam mamy troszeczkę cienia. I ewentualnie możemy sobie tutaj, jak chcemy, zrobić jeszcze cienie tych roślinek. Tu widzę, że jest jaśniej. Pamiętajcie, że malując same te cienie tutaj tych roślin, one też nam umożliwiają zaznaczenie, jak ten teren się układa, tak? Więc możemy właśnie dzięki temu próbować pofalować gdzieś. Ciemniej. Pamiętajcie, żeby dół akwareli był ciemniejszy, żeby nam to ładnie wyszło do przodu, więc przyciemniam troszeczkę dół. I zaraz będzie koniec. Thank you.
myślę, że to wszystko. Oczywiście na końcu możemy się podpisać i mamy akwarelę gotową.